znajdujemy się teraz w cementowni Odra, w biurowcu. Na początku widzą Państwo taką ekspozycję z amonitami, ze znaleziskami z kopalni, które przy okazji wydobywania kamienia wapiennego tam znaleziono. Ten kamień wapienny, oczywiście takie to jest tylko rzadko, tak? Natomiast normalnie kamień wapienny, który w kopalni wydobywamy, jest poproszony, transportowany na cementownię do młyna surowca. Ale ten zakład w takich właśnie w tym formacie i przy tych budynkach wybudowano w roku 1911. Wiem, że najpierw czy cement, który jest już gotowy, z niego robi się takie beleczki. To jest pracownia taka, gdzie bada się cechy fizyczne cementu, takie końcowe. Najważniejsze badanie to jest badanie wytrzymałościowe, które w ogóle dopuszcza cement do sprzedaży. Cement musi odpowiadać, no, spełniać pewne wymagania i przede wszystkim wytrzymałości. Prawie że jak w kuchni, przyrządy różne, mieszarka, gdzie zarabia się taką zaprawę cementową, którą potem umieszcza się w takich formach trójdzielnych, odpowiednio się ubija, wyrównuje i takie formy wiążą w szafie klimatycznej, gdzie jest wilgotność 97,8 do 100 stopni. Do temperatury 60 stopni. Co to robicie? Co, jakie to jest miejsce? 62, dobrze. A teraz ten 61. Co to ma na 61 jest tam. To jest sterujemy całym procesem. Ale te tutaj mają cementu. Nie mają połączenia z 6.2, czyli jak on się z tym łączy. Więc młyn to jest urządzenie mielące, susząco-mielące do suszenia oraz mielenia kamienia wapiennego na mąkę surowcową. Młyn to jest po prostu taki wielki agregat, który się kręci, jest to pancerny walczak opancerzony od środka płytami pancernymi. W pierwszej komorze tego młyna najpierw ten przemielony kamień jest suszony, ponieważ on z kopalni przychodzi lekko wilgotny, a następnie już po tym przesuszeniu jest domielany, jest mielony na taką bardzo drobną mąkę, która jako surowiec następnie jest podawana do pieca. Jego wydajność to jest około 100 ton mąki surowcowej na godzinę. Młyn cementu, czyli znowu urządzenie służące do wymielania cementu. Na wlocie do młyna podajemy klinkier, który jest półproduktem do produkcji cementu oraz ewentualnie dodatki. Zależy się od gatunku cementu, który chcemy wyprodukować. Już widać na pierwszy rzut oka, nawet dla laika, że ten młyn jest mniejszy niż tamten, który widzieliśmy przed chwilą. Takiego wydajność też jest mniejsza oczywiście. Tamten młyn jest wielki, on jest tylko jeden w cementowni, natomiast tego rodzaju młynów cementu mamy 7. To terminal załadunku cementu luzem. Tutaj kierowca praktycznie samemu się obsługuje. Przychodzi z kartą zakodowaną z gatunkiem cementu, który ma załadować oraz z ilością, którą może wziąć. Po ustawieniu się pod zasypnikiem idzie do góry, wkłada kartę do czytnika i potrzebuje tylko joystickiem ten zasypnik wpuścić sobie do cysterny. I załadunek odbywa się wtedy już automatycznie. Nie potrzeba pomocy pracownika naszego. Załadunek trwa od 8 do 10 minut. Jeden samochód. Około 28 ton. Się w hali paletyzarki. Tutaj znajduje się urządzenie, które paletyzuje cement, czyli układa worki z cementem na paletach, a następnie, gdy worki są już ułożone, to je foliuje. Dlatego, że często cement jest przewożony odkrytymi samochodami, jedzie no, powiedzmy jeden dzień czy dwa w Polskę albo nawet i za granicę i no, te warunki musi być zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, negatywnymi.